tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Już ty ze mną, kropusia. No, słuchajcie, w ogóle stwierdziłam, że kurczę, czas przestać robić te vlogi tylko z łapy, ale i tak nie będzie pewnie za długi, przynajmniej postaram się, żeby nie był za długi. Ostatnio jakoś tak krótsze vlogi mi wychodzą, chyba że mnie kotel męczy i teraz będzie pół godziny o kotele, który jak widzicie ugniata powietrze. Tak, kotel. W ogóle niewiele by brakło tego vloga, nagrywałabym bez bluzki. Dlaczegoż? Ponieważ jak zmieniałam bluzkę, kropa stała na tylnych łapach i przed nimi mi tą bluzkę łapała, nie mogłam jej podnieść. Normalnie wiecie, ja sobie podnosiłam bluzkę, a tam mi łapami ściągała, nie dała. Ale się udało założyć bluzkę. Nie, teraz nie pójdziesz w cytki, kropa. Masakra z tym kotem. No tak. Jakieś takie niedopieszczona dzisiaj. Misiaki, po pierwsze, ja się w ogóle ostatnio troszeczkę rozleniwiłam, troszeczkę, że tak powiem, ułatwiłam życie sobie i wam odnośnie rozpisek tygodnia. Zaczęłam tak w zeszłym tygodniu, w sumie tak stwierdziłam, że na próbę. Myślę, że to wypadło całkiem nieźle. Wiecie, ja mam swój magiczny kajecik i ja tu sobie rozpisuję, co bym chciała, w jaki dzień tygodnia i o której, żeby to tak jakoś w miarę mieć rozplanowane. To jest taki wstępny plan i zazwyczaj robiliśmy to tak, że ja sobie gadałam do kamery i wam to czytałam. Stwierdziłam, że jest to najzwyczajniej w świecie bez sensu, dlatego teraz staram się co tydzień, znaczy no w zeszłym tygodniu i teraz w tym, wstawiać wam na Instagram zdjęcie tej mojej cudownej rozpiski. Możecie sobie zobaczyć, jaki mam piękny charakter pisma. Przy okazji macie informacje, co, gdzie jest i kiedy. Także tutaj w opis wam wrzucę link do Instagrama. Ten zdjęcie z Instagrama automatycznie publikuje się również na Twitterze i na Facebooku. Także możecie tam sobie zerknąć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Simsy, Facebookowi i Twitterowi już wiedzą, z kim będą odcinki. Pierwszy odcinek jutro o godzinie... pojutrze. W niedzielę, tak. W niedzielę o godzinie 14:30. No. Kropa, nie kombinuję. W ogóle dla tych, którzy czytali mój ostatni wpis na blogu, znowu spotkałam starego dziada w jadłopodajni. Tym razem na szczęście stał za mną. I też się nie zastanawiałam, czy nie czy nie zrobić mu takiego numeru, jak on zrobił numer mnie. Natomiast... jak mrucem. Że była za długa kolejka, to ja stwierdziłam, że nie. Że jednak taką wredną suczą nie jestem i jak temu dziadowi bym to zrobiła, to tym pozostałym nie. I w ogóle motyw taki, że wiecie, stoimy sobie w jadło, znaczy stoję sobie w jadło podajni. Tam jest taka lada i za tą ladą są surówki. I te surówki są zawsze świeże. I czasami no po prostu któreś może braknąć o pewnych godzinach, nie? Kurwa, jak on mi cały czas w tej kolejce, on mi kambił przez to ramię na tą. No jakby sobie nie mógł poczekać tych 3 minut, żeby tam zerknąć, jak już będzie przy tym stał, nie? Łazi i kuka tu, tam, sram, no mówię, noż... zaraz mu pieprznę, no! Nienawidzę takich ludzi, po prostu nienawidzę. No. Ale tak, będą Simsy, jutro Minecraft z Magdą, kina poleca i nowa seria Lego, też już Facebookowi i chyba Twitterowi zresztą też. Ostatnio jakoś tak rozruszałam tego Twitterka swojego. Staram się tam wrzucać jak najwięcej, czasami tam wrzucam nawet coś, czego nie ma na Facebooku. A tak to się staram to tak w miarę dzielić, żeby każdy mógł sobie coś tam znaleźć dla siebie, żeby miał łatwy dostęp i tak dalej, bo wiadomo, że jedni mają Facebooka, drudzy mają Twittera, a niektórzy mają jedno i drugie. Dodatkowo, jak możecie zauważyć, staram się, żeby nam się pojawiały live'y. I na przykład wczorajszy live został wrzucony dzisiaj na YouTube, jeżeli jeszcze nie widzieliście, z Road Legacy. W ogóle motyw miałam taki, że... pobrałam tego live'a, ja go chciałam połączyć, bo on się składał z dwóch części, tak ostatnio zrobiłam, że pobrałam i połączyłam. Niestety w drugiej części coś mi się pierdzielił dźwięk, natomiast w momencie, kiedy pobrałam i bez renderowania tego wrzuciłam jedną część i drugą, no już jako dwa osobne filmy, ale jednak wrzuciłam prosto na YouTube'a, ten dźwięk jest w porządku. Także no nie to, że chcę sobie więcej zarobić, tylko no po prostu, że tak powiem, tutaj techniczna sprawa.
Natomiast nie wiem, no będę to musiała jakoś tak ogarnąć. Myślę, że i tak to muszę dzielić, bo na hitboxie to jest dziwnie, ale postaram się, żeby część tych live'ów nawet z hitboxa była. Może dzisiaj też jakiegoś live'ika strzelę, natomiast nie obiecuję, ale pod wieczór sobie gdzieś tam możecie sprawdzać Twittera, Facebooka albo YouTube'a. Krupa, no mówię ci, że nie teraz w cycki. Ja sobie właśnie zaraz ponagrywam kina poleca. Mam w ogóle, żeby wam za dużo nie zdradzić, ale mam rozpiskę 6 tytułów, czyli nagrywam kina poleca na 2 tygodnie. No, bo tych filmów się zebrało i co prawda tu już się pojawia pierwsza bajka, ale myślę, że w ogóle kiedyś zrobię taki tydzień w ogóle tylko bajki. Polecanie. No, to co, to chyba tyle. Dzisiaj jakoś tak w miarę krótko, zwięźle i tak dalej. Wyrabiam. Sorry, przypomnienie. Kupa, naprawdę, naprawdę. Nie dasz mi chwili spokoju. Dobra. To co, misiaczki? To tyle. Komentuj się, subskrybujcie. Łapcie w górę. Co mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Ze mną była Kropa. Trzymajcie się. I cześć! A, zapomniłam! Gratulacje wszystkim, którzy zdali matury, tym, którzy matury nie zdali. Nauczycie się na poprawkę, zresztą jeden z moich znajomych też nie zdał się, właśnie śmiałam, że mu będę robić z polskiego korepetycję, w sensie dawać. No, także korki z kiną już niedługo. Akurat w polskim i historii to bym wam w czymś tam może jeszcze pomogła. Nie, Kropa? No. I tak, i gratulacje i tym wszystkim, którzy sobie coś tam ukończyli, czy w ogóle dostali świadectwo z paskiem na świadectwie, z paskiem na dupie, czy też bez paska. Gratulacje i życzę udanych wakacji. Cześć!